15 sekund straciłem w tej misji tylko. Jestem plus 10 sekund. Gun trucks yet. The wheels of fate turn slow than the brother. Misfit, this is Haymaker. Central. Misfit, BDA of airstrike targets turned up inconclusive. However, as about 300 hours forward, elements of Colonel Garrison's regiment took to Fia Bridge. This puts Misfit and Haymaker in position to capture enemy structures housing strategic intelligence break. Why are all these? Your first objective is Cooper apartment complex beyond the canal. We will commence the assault in one fight. Get ready to step off, out. Copy that. Gdzie ty tym Angry Birdym strzelasz? Kurna, oglądam film na telefonie. Typ kompletnie nie trafia nic, nie? Dwa ptaki zmarnował. Boli mnie jak na to patrzę, wyłączam to. Typy co nie potrafią grać w Angry Birds. Jak można nie umieć grać w Angry Birds? Kurde, teraz żeś musiał pajacu przyleść, jak ja nie zdążyłem wejść na ten, ja pierdzielę, nie wierzę w to. Nie wierzę, jaka ta gra jest głupia, no. Kop tą pralkę, no. To ty siły nie masz. O kurna, co ja podniosłem, o ludzie. Najgorzej. Podniosłem HKG3. Źle, bo to ma tylko 20 naboi. A u mnie się liczą naboje w tym speedrunie. Jakbym podniósł AKM albo już nawet tego, tą podróbę Famasa, KH2000 coś chyba. To co strzela tylko burstem. To już to by było lepsze, bo to ma 30, a HKG3 ma tylko 20. Przynajmniej w tej grze. No i wolno strzela do tego. Także no, nie trafiłem dobrze tym razem. Niestety. To jest zawsze loteria, jaką broń dostaniesz. Ostatnio dostałem AK. I było git.
też jest celownikiem. Nawet nie wiem, czy to HKG3 jest celownikiem, ale chyba nie. Jeszcze gorzej. I just agreed to be ambushed. Why don't we just shoot ourselves and save them the trouble? Seriously, we're gonna get jacked. Frankly, gentlemen, I'm not hearing the aggression I'd like. Keep scanning. Nothing yet. Shit, where's he going? Copy, 1-3, no need to turn back. We're gonna push this vehicle out of the way, out. You heard him, pull over. Bez celownika to jest jeszcze. RPG, overpass! Over here! Motherfuckers! Zobaczymy, jak shooting pójdzie z HKG3. Ja pewno, chłopaki, powiedzcie mi, jak to jest, że jak w Titanfallu, co nie, użyłem takiej broni, ona jest jako oznaczona jako light machine gun, nazywa się L-Star. I to polega na tym, że masz jakby nieskończoność amunicji, tylko masz jakby broń ci się po jakimś czasie przegrzewa, co nie? I strzelasz takimi projectilami. No, projectilami strzelasz takimi czerwonymi. I chyba... I ona jest uznawana ogólnie jako taka broń... Tak wiesz, jak masz te tier listy, co nie? No to ona jest w B, co nie? To jak to jest, że z wszystkich broni, których używałem, ten L-Star mam, kurde... Poczekaj, zaraz ci, kurde, powiem, bo trochę zapomniałem, ale miałem najwyższe kills per minute z wszystkich broni, jakie używałem. No, dobra, no ale to wiesz, to z tymi tier listami to jest tak, że to jest teoria tylko, tak? A tak naprawdę dobry gracz może wykorzystać nawet najgorszą broń. Albo niekonwencjonalną. Albo niekonwencjonalną. No to kurde, nie wiem, bo za każdym razem jak grałem przeciwko komuś z L-Starem, to kurde, po prostu... Szybko na mapie, kuźwa... Zabijał i kuwa jakby... Nawet nie celował i kuwa miał właściwie, kuwa... Pinpoint accuracy. Z takimi brońmi to tak jakbyś wbił na serwer deathmatch w BF3 i używał tylko pistoletu. No niby masz niedowagę, tak? No, masz... No to. Jak to się nazywa, kurde? No... Disadvantage. No właśnie, jak to się po polsku nazywa? No... Tak, ktoś ma przewagę. Ja nie. No to... No to niedowagę, no. Dobra, załóżmy, że to jest niedowaga. To, no to... Anorekcję, no. Załóżmy, że masz niedowagę. No, no tak, no załóżmy, że to jest niedowaga. Masz mniejsze no to... szanse, no. No, no zaraz wygoogluję, jak to się nazywa. No ale na razie niech to będzie niedowaga. No to teoretycznie masz niedowagę, tak? Ale... No na przykład jak weźmiesz sobie takie Magnum, albo weźmiesz sobie... Beretę 93R, no to z tych broni to dobry gracz może wykosić pół serwera, tak? Wystarczy, że będzie strzelał dobrze i kile będą leciały. No to... Most efficient weapon... L-Star... 4 kile na minutę.
No dobra, 3,84, ale za... wziąłem to, zaokrągliłem do 4. Nie wiem, może tym L-Starem powinienem, kurwa, grać. Google tu. Kurwa, pro gamer jestem. Disadvantage. Niekorzyść. No ale to nie do końca jest to. Wada, niedogodność, ujemna strona. Właśnie nie ma takiego typowego tłumaczenia dla tego. No, po angielsku to jest disadvantage, ale po polsku nie masz dokładnego tłumaczenia tego. Na straconej pozycji? No właśnie, coś jak na straconej pozycji być, tak? Mieć taką... utrudnioną sytuację, tak? No, no tak. No w gorszym położeniu. No. Niedogodność to chyba byłoby najlepsze tłumaczenie tego. Mieć z góry na straconej pozycji i mieć z góry narzuconą niedogodność, o. Wydaje mi się, że było jakieś słowo na to, ale kurde, no nie wiem. No. Może jestem upośledzony. Zdarza się. Wszystkim się. I may be stupid. O kurde. Dobra. Może coś się dowiem na tego, kurwa, na temat tego L-Stara. Może rozwiążę zagadkę. Mi się L-Star kojarzy z L-Satem. Taki karabin w BF3 jest. A L-Star to jakiś redaktor z TVN. No to nie wiem. TVN. Jaki TVN? To. THN. Nie, TV gry. A, usłyszałem TVN. Może mój mózg podświadomie dokończył i nie słuchał, co jest dalej. TV Nigeria. I hate Nigers. Financial... coś tam. Yes, I too hate... edytowane. Super, teraz będę musiał to wyciąć. Zarobiście. Jakbym wiedział wcześniej, to mógłbym wyciszyć, mam przycisk do wyciszania teraz, zrobiłem sobie. Ale... No to go użyj, bo zaraz się rozkręci. Ja pitole, no. N-word. Nie. Ja cię powiem, jak Lovek napisał swoje... Wieści. No nie, no skacz. Przypomina mi się, kurwa, jak rana robiłeś. Jezu, ja kurwa nagle znikąd taki kurwa... N-bombek, proszę co? Nice. God damn it. Adam is being racist again. Top 5 N-words. Nice. Adam is racist again. That's not fun yet at all. Jakaś babka napisała posta, że wysyłanie kobiecie żartów z Diz nas jest dosłownie napastowaniem seksualnym. I obok obrazek. Diz nas. No. I możecie się dalej domyśleć. Diz nas? No Diz nas. Nie znasz tego mema? Nie. Jest stary jak świat. Ej, Przemon, słyszałeś o Candies? Chyba nie słyszał. Znaj się. Słyszałeś o Candies? Chyba nie. Candies, big fit in your mouth? God fucking dead, bo taki kurwa głupie.
Trzeba czuć podobnym chyba. To był właśnie tego typu żart. No tylko że Disnot. Dobra, ostatni shooting w tej misji i lecimy komraci. To się kompanii chyba w polskiej wersji nazywa. Ale ruskie i turaccy, kurwa, turcy to są, kurwa, odpady jakieś chyba. Niemcy, cheaterzy. No kurwa, nawet nie Niemcy, ciągle kurwa Turcy, albo ostatnio widziałem całą masę kurwa Portugalczyków jakichś, podejrzewam. Ale kurwa ruski, jak trafiliśmy na typa, który z automatu dostał wyciszenie od serwera, nie? Na profilu miał same minus repy, że jest toksycznym głównym. Najpierw awkował przez parę minut, a potem was zaczął trollować. Jeszcze podejrzewam, że miał kurwa jakiegoś aima czy walla, bo robił jakieś podejrzane rzeczy i się kurwa przechwalał. Wartościowy bok. Ale nie, był takim głównym. Ja raz taką akcję zrobiłem, że też mnie reportowali. Ograłem typa normalnie 200 IQ, Stachu to normalnie nie, aż nie mógł uwierzyć. Mi czasami takie dzikie strzały z awki, że kurwa widzę na czacie. Na czacie. Wood! Nie wiem, mnie kurwa nigdy nie wyzywał od hakera. Może dlatego, że taki kurwa tak słabo gram, ale nigdy tak nie miałem. Nie wiem, raz miałem w Titanfallu, raz mi się tak właśnie miałem jakąś fajną akcję i po prostu ktoś mi napisał: yo, good moves, pilot, i kurwa tyle. W TF-ie mnie dwa albo trzy razy nazwali cheaterem, no i ten raz w CS-ie. To tyle pamiętam. Tak, siostra, my striggerowali to kurwa rundzie za. Też tam kurwa. To z awką czy z autopomą? Ostatnio autopomą. Wróć do CS-ka, potrzebujemy. Chyba mamy ekipę trzech osób. Potrzebujemy jeszcze dwie ogarnięte osoby. A kogo potrzebujecie? Na jakiej roli? Dowolny jest. Co popadnie. Ważne, żeby było ogarnięta osoba do grania w CS, a nie jakiś pajac. Bo mamy tam znajomych jakichś, którzy pajacują, strzelają sobie do siebie i rozpierdalają transfaktor, więc rzuca potem na jakieś gówno. Zawsze jak z nimi gramy, to mamy gorsze mecze, bo nas rzuca na jakiś... Może jako odskocznie od TF-a. Ja w sumie mam dziwną rozbieżność, że dobrze mi idzie shotgunami, ale kom też. Ciekawe. Misfit 1-3, you're breaking up. Are you reporting WMD? Say again, you're breaking up. Oh, that can't be good. Kurde, 2 sekundy do przodu. Ale o dziwo to nie jest złota.